Hej, siemanko, witajcie w skrócie informacyjnym z Minecraft Dungeons Echoing Void. Dzisiaj mamy aż dwa newsy. Jesteśmy na Minecraft Dungeons Twitter, tak jak zawsze standardowo od tego zaczynamy. Mamy tutaj newsa odnośnie Gauntlets of Gales, starożytnym labiryncie dostępnym jako darmowa aktualizacja. Ale dzisiaj najbardziej interesuje nas najnowszy post, Dzienniki Twórców. Jest to 8-minutowy filmik przedstawiający Dzienniki Twórców, w którym zebrali wszystkie te informacje, które były właśnie publikowane na Minecraft Dungeons Twitter w pigułce i razem z narracją od twórców jest to przedstawione. To sobie dzisiaj obejrzymy, także zapraszam. No i jesteśmy na głównym koncie minecraftowym, tutaj też sobie zobaczcie na tą ikonkę, tutaj możecie odnaleźć oczywiście link do tych dzienników, jeżeli chcecie sobie po odcinku obejrzeć sami, też jest link w opisie pod tym odcineczkiem. No i cóż, ja tutaj daję na pełny ekran, napisy włączone po polsku, żebyście też wszystko widzieli i mogli sobie przeczytać. No i cóż, zaczynamy, oj jest grubo, jest grubo. Już nowe miejscówki. Okej, okay. Zaczynamy! O, ale jazda! Ile rzeczy tu się dzieje? Producent. Tego już znamy. O, tego gościa nie znam. Nie widziałem go w poprzednich dziennikach twórców. Chyba zmieniła się ich ekipka. To sobie zaraz sprawdzimy też. Elegancka poduszka. Muszę sobie taką kupić chyba. Znajdę gdzieś w sklepie. Ogarniamy sobie. Lećmy dalej. O! Daniel i George, zobaczcie, nowe osoby w ogóle u naszego partnera Double Eleven w Wielkiej Brytanii. Czyli co, jakaś ekipa się zmieniła? Ej, gościu chyba wygląda młodziej niż ja, nie? Kurczę. No dobra, niech będzie. Our partner Double Eleven in the UK. Echoing Void is the last DLC. It ends the narrative of the Arch Illager and the Orb of. Echoing Void to ostatni DLC, który kończy opowieść o Arch Illagerze i Orb of Dominance. No to mamy potwierdzenie, oczywiście nasza historia dobiega końca. Dominance. But you can be assured it's not going to end the story. Ale może być pewien, że to nie kończy historii Minecraft Dungeons. No ja mam nadzieję taką. O, i płatny DLC. Trzy nowe misje. Trzy nowe misje, mieliśmy rację. Dzikie tereny Endu, zepsuta cytadela i twierdza. Mam nadzieję, że będzie runa na końcu, tego się spodziewam. Okej. To już widzieliśmy poprzednio. Dwie z tych misji będą wymagały od graczy zagłębienia się w nieziemski wymiar Endu. Czyli ta twierdza będzie to początkowa misja, która da nam dostęp do właśnie tego End Wilds i tej trzeciej misji, tak zwanej zepsutej cytadeli. Tutaj mamy pokazane właśnie te trzy misje. Okej. Okay. Będzie to nowe wyzwanie. Ale zobaczcie, o jest pokazane jak tą elytrą skacze. Patrzcie, patrzcie. Jest i cyk, nurkowanie elytrą. Ale jazda. Ale jazda, normalnie zobaczcie jak tutaj zrobił skok, leciał, leciał i skok elytrą. Nurkowanie tak zwane, ale to wydaje mi się, że to jest artefakt, to użył artefaktu, tak mi się coś wydaje, że właśnie ten skok nie jest generowany przez, nie wiem, spację albo jakiś przycisk na padzie, ale jest to właśnie użycie artefaktu, jakieś nurkowanie. Wow! No, powiedzmy, że jest struktura jest nieco inna, ale no przywykliśmy już to trochę do tego na Howling Peaks, oczywiście tam mieliśmy różne zakamarki, różne mechaniki do ogarnięcia, także to nie jest jakieś tam trudne. Wow! Co on tutaj ma na górze, tak sobie śpiewa? Widzicie? Jakieś nutki nad głową mu tutaj lecą. Jest nowy secik, tutaj dobrze to wygląda, bo tu już jest YouTube'owa wersja, Full HD wszystko. No i tutaj więcej widać. I nasz pecik, wydaje mi się, że to jest pet, bo tak obok niego tutaj krąży ciągle. Aby przejść do ostatniego poziomu, to jak pełna epicka historia, którą gracze będą... Epic story that players are gonna have to complete. Musieli ukończyć coś naprawdę ekscytujące. No to liczymy, ale czekajcie, gdzie on tutaj jest w ogóle? Przypomina mi to w ogóle creeperowe lasy. Co wam to przypomina? Miejscowa jak z creeperowych lasów. Centralnie. Jest jaskinia, czyli możemy potraktować to jako przejście do właśnie tej katedry.
tej twierdzy całej, gdzie będziemy zbierać oczy Endera i tak dalej. Tak, 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 najtrudniejsze wyzwanie, zobaczymy. Kolejne poziomy, nowy boss, większy i bardziej śmiercionośny niż wszystko, czym mieliśmy do czynienia. Mściwe serce Endera. Oj. Czyli te runy to nie nazwa bossa. Mściwe serce Endera. We're really excited for you to meet them. We're also bringing a new overworld level. Nowy poziom Overlord, okej. Okay. Standardowy tryb gry chyba, to są te podstawowe tereny. This sends players on an epic quest. To wysyła gracze na epicką misję, coś z czym gracze z Vanilla mogą być zaznajomieni. Zaraz przejdziemy tutaj, skupimy się na tej postaci, bo już widzę, że ma dwa fajne mieczyki lub dagerki, albo po prostu takie większe dagery są. Wprowadzamy również nowy poziom i to jest właśnie nazwa tego standardowego kontynentu, czyli będziemy mieli dodatkowe miejscowe, pewnie gdzieś obok creeperowych lasów, właśnie z tą głową Endera, tak mi się coś kojarzy. I to właśnie tam będziemy to wszystko odnajdywać. I tak jak tutaj mówi ten gość, że ta misja wysyła gracze na epicką misję, coś z czym gracze mogą być zaznajomieni. Ej, no to tak może się okazać, że zmieniły się też niektóre elementy standardowego kontynentu. To mnie zaskoczyli, czyli remapping całego kontynentu zrobią? Albo niektórych chociaż elementów? Czyżby nasze spekulacje z live'a miały rację bytu? Wow, aż tak byśmy mieli rację? This time around it works a little bit differently because the end is sort of creeping into the overworld and taking hold while players have to fight back the invaders and reclaim the eyes of Ender. Okay. And o, oczy Endera, a te oczy mogą być dostępne, użyte, aby uzyskać dostęp do twierdzy, a twierdza these eyes can then be used to access the stronghold and the stronghold is a sort of vast sprawling fortress. I to będzie ta forteca. Okej. Starożytna przestrzeń Wilds. Dzikie tereny Endu. O, już nienawidzę właśnie tych takich małych mobów. Kurczę, tak z tego co ja widzę, to jest dużo nowych itemków. Najpierw się skupmy na tym, co mają tutaj do przekazania nam twórcy, potem się skupimy na wyposażeniu, ekwipunku. Okej. Czyli dzikie tereny Endu, potem Cytadela. Monolityczna pływająca forteca, aby rozegrać ostateczną bitwę w grze. I znowu użył tej elytry. Okej. But there are also new enemies. Wow! W starożytnym polowaniu są też nowi wrogowie i spotkania, więc gracze mogą teraz poświęcić sprzęt dla DLC Ocean i End. Wow! Będziemy mieli Ancient Hunty! W końcu! Nieźle! O to chodziło właśnie. Normalnie kamień serca mi spadł, bo już się bałem, że Ancient Hunty zostaną porzucone, ale tutaj zobaczcie, mamy deklarację, że wracamy do Ancient Huntów. Z nowymi wrogami, o to chodziło. Wanted to implement a series of new mechanics and new status effects that felt. Nowe mechaniki, nowe efekty statusu, które wydawały się organicznie w wymiarze. No, chodzi o ten efekt Voided, tak? Jesteśmy zatruci Voidem, pustką. Na poprzednim odcinku też opowiadaliśmy sobie o tym. Organic to the dimension, as obviously we're bringing new dimensions. O, jakie tutaj duszki mamy, ciekawe. Przypomina mi to właśnie duszki z bossa z Ancient Hunt, ale coś mi się wydaje, że to jest właśnie artefakt tej książeczki, którą przywoływujemy sobie te tych naszych pomocników, jakby. So, we obviously took a look at the existing things in the End dimension, such as like obviously there's a lot of. Co te Endery znikają? It's very barren, and we took these elements and we kind of ran with the ideas and saw where we could take them, which was how we devised loads of new void
nowe mechaniki związane z pustką i efekty statusów, które... Wow! No i tutaj się zatrzymamy na troszeczkę dłużej. Co jest grane? Ile itemów? Na tę chwilę w ogóle wyłączę napisy, może będzie lepiej. Zacznijmy od początku. Na pierwszy rzut oka nowe dagerki. I to są właśnie te jakby swordy, tylko że to są bardziej przerośnięte dagery. Z tego co tutaj widzę. Standardowa wersja jakiegoś armoru. Trzy artefakty, to właśnie ta księga, którą... Tutaj gracz użył na początku, która coś przywoływuje. Mamy jakby oko Endera jako artefakt. Wiemy, że bazuje na duchach ogólnie. Kołczan też już omawialiśmy sobie na poprzednim odcinku, to mogliśmy zauważyć. No i dobra, mamy standardową wersję tego armoru i jego unikatową wersję. Też widać jakiś jakby jakąś runę wydziarganą na tym armorku. Sprytnie twórca zasłania i nie daje odkryć tutaj rąbka tajemnicy, jakie mamy bonusy, co daje dany armor. Czyli dobra, to jest standardowa wersja, to jest unikat, to jest standardowa wersja i to jest unikat, odpowiednik. Dodatkowo mamy jeszcze kolejną szatę i tu na dole jest pokazana, tylko że schowana. Bardzo dużo nowych itemów jest. Kolejny dagger, widzieliśmy już też go w akcji. Dwie kusze, standardowa i unikatowa. Niestety, twórca nie pokaże nam żadnych perków, które posiadają ten armor czy jakikolwiek artefakt. Możemy tylko zobaczyć sobie enchanty jeszcze. Dziwna mapa, która też może coś oznaczać ciekawego. Wielki miecz, który widzieliśmy też już na początku, wersja standardowa i wersja unikatowa właśnie tego miecza. Dagerki są też unikatowe, no to widzę, że fajnie. Każdy item, który spotkamy chyba w endzie, ma swój odpowiednik unikatowy w takim razie. Wow, nie mogę się napatrzeć, nie mogę się napatrzeć, naprawdę. Aj, szkoda, szkoda, że on tutaj zasłania wszystko. Nowe przedmioty i zaklęcia. No na razie tych zaklęć nowych nie widzę. Nic. I właśnie o to mi chodzi, że jeżeli robicie nowy biom, wypełniacie go nowymi roślinami, strukturami, zagrożeniami, których nigdy wcześniej nie widziano i brawo dla was. O to chodzi, żeby te biomy żyły, żeby miały klimat. To mi się podoba. Kind of like nothing we've ever really attempted before, which has been quite a challenge, but... No wiadomo, no nowy dodatek to jest całkowicie nowe, nowe doznania, tak? Wizualne i gameplayowe. No właśnie, coś o starożytnych. Okej, będziemy mieli bajomki z oceanu i z endu. No i widzicie, co nie jest wcale takie trudne do zrobienia. A kiedy je buduję, w zasadzie staram się wymyślić interesujący układ dla ludzi do walki. Czyli to ty, gościu, jesteś odpowiedzialny za Agent Hunty. No dobra. Już wiemy. Znamy winowajcę za te wszystkie bugi w Agent Huntach. Tymi nowymi wrogami i tymi hardkorowymi przeciwnikami, których spotykasz w tych obszarach. Okej. Okay. Dokończymy sobie wszystkie bossy po kolei, także będziemy na bieżąco. Hardcore opponents. That you encounter in those areas. No czasami było hardkorowo, możemy przyznać. And apart from that, try to mimic sort of the environments that they come from. I bardzo dobrze, i plus dla ciebie, że są właśnie nawiązują do ich naturalnego środowiska. Something that we feel like has resonated with our players. And we're really excited and sad to end the story of the Archeologer. Wiecie, no jak to jest, smutni, że muszą zakończyć historię Ark i Ladgera, no co dobre, to szybko się kończy, nie? No niestety, no ale cóż, przejdźmy dalej. Enjoyed in the base game and we obviously continued throughout the DLC and it was a big part of what led us to... To już tą mechanikę kojarzymy z Howling Peaksa. To jest ten nic innego jak ten pilar, w którym musimy stać w środku. Moc tych run, żeby uchodziła, żebyśmy po prostu mogli je wsysać. Tu jest po prostu zrobione to identycznie. To create this DLC and end it in the most epic and exciting way that we possibly can. It's a little bit scary to end a story like this. A trochę przerażające jest zakończyć tę historię. No boją się twórcy, że jak już skończą te DLC, no to wszyscy ludzie powiedzą co, to co zawsze, Minecraft Dungeons dead game, nie? The story of the Archeologer and the Orb of Dominance, but I mean you kind of wonder if you've told all the things that need to be told. You can't really go back and change anything once it's final and released, so to speak. But I think that players will be pleased with how we have chosen to end everything. I think the Archeologer is
gonna be pleased that the orb is no longer holding him in position, so to speak. Gauntlet of Gales, tak jest, o to chodzi. Dobra, lecimy. Oh, wow. Gauntlet of Gales. It was going to be a small part of the. It would be better off not as a small part of another level, but as a secret level on its own. Tajny poziom sam w sobie. We decided to rebuild it essentially from scratch. Zobaczcie, czyli osoby się zmieniły na bank, dlatego to szybciej wydali. No, zmiany kadrowe widać gołym okiem. Po prostu wzięli i zrobili to od nowa, po swojemu, tak jak miało być. No i dobra. Wow, wow, wow. Ale fajnie to pokazali. Zobaczcie, tutaj jest jakiś map kreator. Tutaj na po prawej stronie na dole, zobaczcie. Fajnie, szkoda, że takiego kreatora nie dadzą nam. My byśmy to lepiej zrobili, nie? I Howling Peaks, to jest nic innego jak remapping misji z Howling Peaks. Szkoda, że to się nie trafiło właśnie przy dodatku Howling Peaks, tak? To by było jeszcze lepiej, jeszcze więcej zawartości. A oni w endzie nam robią, cofają się jakby o krok do tyłu. Dziwny zabieg. So it's now going to be free release with Echoing Void. The most difficult part was to take something that was originally supposed to be a small... Ale jazda. Już widzę, jak na live się męczymy z tym. Będzie trzeba to przetestować na live, koniecznie. Koniecznie. Tiny section of a different level and build it into a full, big, proper level. And still keep a really good performance. It's mostly... Ale zobaczcie, jak widać, że to jest skomplikowana praca, no zobaczcie, tu są mechanizmy, wszystko musi być połączone, jeden wielki mechanizm, to wszystko musi być dobrze stymingowane. And still keep a really good performance. It's mostly puzzle-based challenges. Głównie wyzwania oparte na łamigłówkach, które do tej pory nie były postrzegane jako przedmiot zainteresowania. Which hasn't really been seen as a focus in any Minecraft Dungeons level to this point. There are 18 different challenges, as well as usual arenas and features that you would find in regular Howling Peaks levels. Arena fighting. No nie, no czuję się, jakbym wracał do Howling Peaks. Fajnie, no bo to jest jeden z moich ulubionych DLC-ków w tej grze, więc czemu nie? W Gunnets of Gales istnieje szansa, że moby wyrzucą broń, sprzęt i artefakty. No dobra, ale jakie? Po całej wersji gry. Because this is releasing as a free level, free DLC available to all players, we thought... A, czyli jak nawet nie macie Howling Peaksa, będziecie mogli zagrać w tą wersję, w tą tajną misję, tak czy siak będziecie mieli szansę wydropić sobie itemki z Howling Peaks, nie kupując Howling Peaks. Twórcy przez taki zabieg chcą was zachęcić, żebyście jednak kupili Howling Peaks. Niech będzie. I'm really excited that it's coming out as a lost mission. I'm excited that taste of what they could get from the Howling Peaks DLC. Nie wiem właśnie, o kurczę, ale zatrzymało. Co wy o tym myślicie? Czy jeśli jest ktoś, kto nie ma Howling Peaksa i będzie mógł zagrać taką tajną misję, to czy zachęci go to do kupienia tego dodatku, czy wystarczy ci taka tajna misja i w sumie jak będę chciał, to sobie pogram w tą tajną misję i po co mi w sumie walka z bossem i takie tam. Dajcie znać, koniecznie napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekaw. I'm really excited that it's coming out as a lost mission. I'm excited that it's finally going to go to the players. No, w sumie ta pani robiła to, także no też byłbym podekscytowany. No jest, tak jest. To begin with and evolving into a large level. It feels like watching a puppy grow up. Dorastanie szczeniaczka. Ojejku. We will also have the opportunity to provide an ultimate edition. No to wiadomo, tak, tak. Będzie edycja Ultimate promocji, także wszyscy my, którzy kupowaliśmy każde DLC po kolei, straciliśmy na tym i będzie promka na wszystkie DLC-ki. Może to zakończyć historię Arch i Lagera i Orb of Dominance, ale z pewnością nie jest to koniec Minecraft Dungeons. Looking forward to seeing you again in the near future. Okej. No cóż, i to by było na tyle. Jeszcze tylko sobie zerknijmy, czy coś nas ominęło. No tutaj widzimy właśnie w akcji użycie artefaktu tej książeczki. Wydaje mi się, że to jest artefakt numer 1, ten tutaj
Właśnie ta fioletowa książka. No trochę żałuję, że właśnie tutaj twórcy zasłonili nam to, co najbardziej lubimy, te wszystkie parametry, statystyki i tak dalej. No tutaj moglibyśmy troszeczkę więcej się zagłębić. No niestety możemy tylko sobie popatrzeć na ikonki, na skiny, na to wszystko, jak wygląda. No i niestety nie mogę tutaj za bardzo tego skomentować. Nie mogę się doczekać, aż to się w końcu wydarzy. Będziemy grać oczywiście w środę 28 lipca o godzinie 19 będzie live premierowy, także wtedy sobie wszystko omówimy na spokojnie. Czy te dzienniki twórców coś tam więcej powiedziały? No na pewno fajnie tutaj określili całą metodologię, także będziemy mieli w podstawowej wersji gry, na podstawowym kontynencie będziemy mieli dodatkową misję, która wprowadzi nas do tego DLC-ka, także nie pojawi nam się po logowaniu do gry, nie pojawi nam się po prostu dodatkowy kontynent na mapie, tylko będziemy musieli sobie przejść to krok po kroku. Dodatkowo też z takich ważnych informacji będziemy mieli remapping niektórych misji. Niektóre misje mogą się zmienić. Faktycznie to wszystko, cały gameplay działa płynnie. Myślę, że dodatek jest gotowy na premierę. Musimy poczekać jeszcze dosłownie kilka dni i tyle. Widać, że gierka jest optymalizowana, także ja się o nic nie martwię. Myślę, że ten dodatek będzie lepiej przygotowany niż Nether, tak mi się wydaje, bo Nether też miał swoje niedociągnięcia i nadal ma. Także mi się jak najbardziej podoba i oczywiście najważniejsze dla mnie starożytne polowania wracają do akcji. Będziemy mieli ocean, będziemy mieli jakieś misje z Endu i oczywiście starożytnych. No i co mnie najbardziej cieszy, mściwe serce Endera. No, jestem w szoku, po prostu ta nazwa bije mnie na łopatki. No i dobra, to było na tyle, dziękuję bardzo, że oglądaliście właśnie te dzienniki twórców razem ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli coś ominąłem, to oczywiście napiszcie w komentarzu, będę miał to na uwadze. I cóż, dzięki wielkie za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki i subiki. Widzimy się w kolejnym odcinku lub live'ie. Dzięki, na razie, siemanko, hej!